Na Puls Dnia zaprasza Dariusz Milejczak. Jest poniedziałek, 16 dzień października. To jest główne wydanie Pulsu Dnia. Dobry wieczór, zapraszam. To jest dla nas niesamowita wygrana. Oczywiste, kto ma większość w parlamencie, w Sejmie, ten będzie rządził. To znaczy, że od jutra będziemy mogli żyć w zupełnie innym kraju. Wątpliwości w sprawie referendum. Pan, który wydawał mi karty, odnotował to ołówkiem. Nie ma mowy o tym, że jest ołówek i potem cokolwiek ścieramy. Ostatni nie będą pierwszymi. Ostatni mam wrażenie, że jednak mimo wszystko jestem względnie najkorzystniejszym miejscem poza tą pierwszą trójką. Myślę, że to indywidualnie zależy, kto jest na tym ostatnim miejscu. Mógłbym się nawet założyć, że ostatni będzie miał więcej głosów niż przedostatni. To był długi wyborczy wieczór i jeszcze dłuższa noc w oczekiwaniu na kolejne wyniki. Przy rekordowej ponad 70-procentowej frekwencji Prawo i Sprawiedliwość co prawda uzyskało w wyborach najlepszy wynik. Mówi o wygranej, a nawet o historycznym sukcesie. Ale wszystko wskazuje, że mimo to straci władzę. Triumfuje za to opozycja, która ma szansę utworzyć wspólny rząd. Nic dziwnego, że wczoraj to na jej wieczorach wyborczych powiało entuzjazmem. Seweryn Lipoński. Z pozoru to sztab zwycięzców, ale tylko z pozoru, bo entuzjazmu za wiele tu nie było. Poczekajmy cierpliwie. Przynajmniej takiego autentycznego, a nie wymuszonego. Musimy mieć nadzieję. Dało się to wyczuć u lidera partii rządzącej, dało się też zauważyć w jej poznańskich szeregach. Choć politycy Prawa i Sprawiedliwości robili dobrą minę do złej gry. Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrywa. To jest historyczne zwycięstwo. Trzecie z rzędu. Wydaje się, że obóz Prawa i Sprawiedliwości zdobył więcej głosów niż jakakolwiek inna pojedyncza partia. Ale nie ma jasności, jaka będzie większość parlamentarna po wyborach. Czy uda się w ogóle ją wyłonić? Bo sam PiS, mimo uzyskania najlepszego wyniku, tym razem tej większości w Sejmie nie ma. No celem polityków jest zdobycie władzy i utrzymanie. Tak? PiS na ten moment tą władzę straci. Bo nie ma za bardzo chętnych, gotowych wejść z nim w koalicję. Co innego w przypadku, nomen omen, Koalicji Obywatelskiej. Która, choć na mecie wyborczego wyścigu zameldowała się druga, to dopięła swego. To jest koniec tego złego czasu, to jest koniec rządów PiSu! I wszystko wskazuje, że to właśnie opozycja przejmie teraz władzę w kraju. Bo Koalicja Obywatelska z Trzecią Drogą i z Lewicą razem będą miały w Sejmie, jak pokazały sondaże Exit Poll, a potem tak zwane Late Poll, blisko 250 posłów. Ulga czy entuzjazm? No w tym jest bardzo dużo ulgi, bo to znaczy, że od jutra będziemy mogli żyć w zupełnie innym kraju. I nie na próżno Donald Tusk brał kobiety na listy i będziemy wchodzić do rządu, będziemy współtworzyć nową, demokratyczną, przyjazną i europejską Polskę. Sukces opozycji nie byłby możliwy, gdyby nie wysoki wynik Trzeciej Drogi. Sojusz Polski 2050 z PSL-em, choć wielu wróżyło mu klęskę i nieprzekroczenie progu wyborczego, na finiszu kampanii i w dniu wyborów okazał się czarnym koniem. Trzecia droga! Także w Poznaniu, gdzie Trzecia Droga uzyskała kilkanaście procent i wiele wskazuje, że wprowadzi do Sejmu aż dwoje posłów. I w zasadzie już czekamy na to, żeby zacząć zmieniać Polskę na taką, jaką chcielibyśmy mieć. Dziękujemy za tą determinację, za każdy głos oddany na rzecz opozycji. Jeśli koalicja dotychczasowej opozycji faktycznie powstanie, uzupełni ją Lewica, która w Polsce nie była u władzy od blisko dwóch dekad. A my mówiliśmy to przez ostatnie tygodnie, że jesteśmy gwarancją praw kobiet, świeckiego państwa, usług publicznych, mieszkań na wynajem i my będziemy na pewno tego wszystkiego bardzo mocno pilnowali. Taki koalicyjny rząd raczej nie powstanie od razu. Gdy nowy Sejm zbierze się po raz pierwszy, prezydent będzie miał dwa tygodnie na wskazanie premiera. Andrzej Duda zapowiedział już wcześniej, że wyznaczy kogoś z partii, która uzyska najwięcej głosów, czyli jednak z PiS. Taki premier będzie miał dwa tygodnie na skompletowanie rządu
i wygłoszenie exposé. Może przecież każdego desygnować w tym pierwszym kroku prezydent na premiera. No i wtedy to się wydłuży, może będą jakieś próby przyciągania, tak? Myślę, że mało skuteczne, ale no ja bym się nie zdziwił, gdyby PiS tak łatwo nie oddał tego, co może. Tyle, że przy nowym układzie sił w Sejmie wydaje się oczywiste, że premier z PiSu nie uzyska wotum zaufania. Dopiero wtedy inicjatywę przejmie Sejm. I to wtedy opozycyjna większość będzie mogła powołać swojego premiera. Jeśli opozycja faktycznie zdoła utworzyć rząd, będzie to oznaczało koniec 8-letnich rządów Zjednoczonej Prawicy. Nie jesteśmy partią aniołów, nie mamy monopolu na działania bezbłędne. Nie wszystko się udało. Choćby program mieszkaniowy, którego nie udało się w taki sposób zrealizować, jak obiecywaliśmy. Dużym rozczarowaniem okazał się wynik Konfederacji, zwłaszcza dla jej własnych liderów i wyborców. Partia, która jeszcze niedawno wyrastała na trzecią siłę polskiej polityki i miała być języczkiem uwagi, uzyskała zaledwie około 6% i do Sejmu wprowadzi zapewne najwyżej kilkunastu posłów. Seweryn Lipoński, Puls Dnia. Ostatecznych wyników wyborów jeszcze nie znamy, ale już są wyniki wysoce prawdopodobne, jeśli chodzi o Poznań. Znaje Jakub Pięta, który jest na Placu Wolności. Tam trwa święto tych, którzy żegnają władzę Prawa i Sprawiedliwości. Dobry wieczór, Kuba. Poprosimy o informację. Dobry wieczór. To święto już można powiedzieć dobiegło końca, było nieco krótkie, ale najpierw powiedzmy sobie o tych wynikach wyborczych, bo już niemal wszystko jest jasne w Poznaniu i w powiecie poznańskim, czyli okręgu 39 już 492 z 504 ogółem komisji zostało podliczonych, te głosy już z nich znamy. To jest 90, blisko 8% wszystkich komisji, dlatego i wszystkich głosów, dlatego w okręgu poznańskim, jeśli coś się zmieni, to będą to zmiany naprawdę marginalne, więc możemy powiedzieć, że ta sytuacja, która jest teraz, jeśli chodzi o procentaż, o strukturę poparcia w tym głosowaniu, to już się nie zmieni. Więc powiedzmy, jak to wygląda. Na pierwszym miejscu z dość dużą przewagą Koalicja Obywatelska, na którą głosowało 44% osób uprawnionych do oddania głosu. Na drugiej lokacie znajduje się Prawo i Sprawiedliwość, tutaj niemal 20%, na trzecim miejscu adekwatnie, bo trzecia droga i tutaj 16% poparcia. Dalej na czwartej lokacie mamy Lewicę z 12% poparcia, później Konfederacja, na którą głosowało 6% wyborców w Poznaniu i powiecie, i stawkę zamykają bezpartyjni samorządowcy, których poparcie wyniosło nieco ponad 1,5%. W takich warunkach, a tak jak wspominałem, zmieni się najprawdopodobniej bardzo niewiele. Jeśli chodzi o podział mandatów, to tutaj 5 mandatów powędruje do Koalicji Obywatelskiej, natomiast po 2 mandaty w Sejmie trafią do trzeciej drogi Prawa i Sprawiedliwości i 1 mandat trafi do Lewicy. Tutaj mieliśmy ciekawą sytuację, jeśli chodzi o walkę o te mandaty, ponieważ nie wiadomo było do końca przez dużą część dnia, co się stanie z drugim mandatem dla Prawa i Sprawiedliwości, bo była zacięta walka podczas liczenia głosów między Bartłomiejem Wróblewskim i Jadwigą Emilewicz. Momentami ta różnica głosów między obydwoma kandydatami wynosiła zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt głosów, ale ostatecznie z przewagą 2000 głosów, około 2000 głosów, zwycięża tutaj Bartłomiej Wróblewski, więc najprawdopodobniej to on zajmie ten drugi mandat Prawa i Sprawiedliwości. Pierwszy oczywiście zajmie Szymon Szynkowski vel Sęk. Jeśli mielibyśmy porównać te dane generalnie z okręgu 39 i wyłonić jakby zwycięzcę takiego głównego w tym głosowaniu, w tym okręgu, to byłby to zdecydowanie Adam Szłapka, na którego głosowało ponad 143 tysiące głosujących. To jest bardzo duży wynik i warto zwrócić uwagę, że to więcej niż połowa wszystkich oddanych na Komitet Koalicji Obywatelskiej głosów. Jeśli natomiast chodzi o wynik najgorszy,
w Poznaniu i powiecie poznańskim, to było to 69 głosów i zdobył je kandydat bezpartyjnych samorządowców Marek Kącki. Jeśli chodzi natomiast o frekwencję w regionie, to jest frekwencja częściowa zliczana na podstawie właśnie tych wszystkich komisji, które już swoje głosy rozliczyły. Ta frekwencja w wyborach parlamentarnych wyniosła w Wielkopolsce 76%. Jeśli chodzi o wybory do Senatu, to tutaj mieliśmy zdecydowane zwycięstwo zarówno w mieście, jak i w powiecie Koalicji Obywatelskiej, bo tutaj zarówno Rafał Grupiński, jak i Waldy Dzikowski z przewagą ponad 75%, nie z przewagą ponad 75%, tylko ze wsparciem ponad 75% głosujących wygrywali w tych zawodach, w tym wyścigu właśnie o Senat. Jeśli chodzi o skalę kraju, to tutaj także sytuacja jest już niemal pewna, bo 92% głosów zostało podliczonych i tutaj mamy sytuację, która była przewidywalna i kształtowała się już od dłuższego czasu. Prawo i Sprawiedliwość z 37% poparciem, Koalicja Obywatelska, która zdobyła niemal 30% głosów na trzecim miejscu, Trzecia Droga z 14% poparcia, dalej Lewica 8%, Konfederacja 7% i bezpartyjni samorządowcy, którzy uzyskali niecałe 2%. W takim scenariuszu faktycznie koalicja Koalicji Obywatelskiej i Trzeciej Drogi, nawet bez Lewicy, będzie miała już więcej głosów w Sejmie od Prawa i Sprawiedliwości. Prawo i Sprawiedliwość natomiast miało nieco lepszy wynik w Senacie, bo tam głosowało na nich niemal 36% wszystkich głosujących. I no właśnie, te wyniki jeszcze spływają, jeszcze nie są pewne, choć już prawie, ale niektórzy postanowili już świętować, tak jak Poznański Komitet Obrony Demokracji, który, jak wspomniałeś, świętował tutaj na Placu Wolności i to było święto, cytuję, świętowanie zwycięstwa demokracji nad autorytarnym uzurpatorem. I takie też słowa padały podczas tej celebracji. Mówili przedstawiciele KOD-u, że Czarnek z Rydzykiem nie będą im już dłużej życia układać, ale atmosfera była dość pozytywna, bo była też muzyka i była radość z gigantycznej, rekordowej frekwencji. Posłuchajcie Państwo i zobaczcie, jak to wyglądało. Fantastyczna. Brawo, kobiety. Słuchajcie, wygraliśmy. Wygraliśmy te wybory. Wiecie dlaczego? Wiecie? Dzięki waszej, właśnie waszej pracy, Sławka, Komitetu Obrony Demokracji, nas, młodych nowoczesnych, czuję, że nadchodzi w Polsce wielka zmiana. Wiecie, co cieszy mnie najbardziej? Poza tym, że oczywiście odsuwamy właśnie PiS od władzy, frekwencja wśród młodych osób, rekordowa w historii, 70%! Gadaliśmy, rozmawialiśmy, przekonywaliśmy naszych znajomych na uczelniach, że to jest bardzo ważne. I oni w to uwierzyli. Oni w to uwierzyli, poszli zagłosować i odsunęliśmy wczoraj PiS od władzy. Tak właśnie było na Placu Wolności i takie były te wybory. Przy historycznej, rekordowej frekwencji wygrało Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc, że to rekordowe, faktycznie trzecie zwycięstwo, ale prawdziwe powody do radości, jak widać, mieli zwolennicy opozycji. I te wszystkie informacje od Jakuba Pięty. Dziękuję za relację. Bardzo wiele zależy od postawy Andrzeja Dudy i nie chodzi tylko o formułowanie rządu. Czy czeka nas wetowanie ustaw, a może przyjazna koabitacja? W Wieczorze WTK mówił o tym nasz gość, politolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza, profesor Szymon Osowski. Przede wszystkim problem będzie z rozliczeniem, inaczej, ze zmianą prawa dotyczącego, mówię, chociaż mediów publicznych, Trybunału Konstytucyjnego, czy różnych innych działań,
wcześniej podejmowanych przez Prawo i Sprawiedliwość. Tak, jedyne co to rzeczywiście będzie mogła w miarę szybko pewnie zmienić obsadę w administracji rządowej, w spółkach Skarbu Państwa, no ale to nie spowoduje zmian o charakterze systemowym. No ale nie myśli pan, że jednak za chwilę będzie spotkanie opozycji właśnie z prezydentem Andrzejem Dudą, no i jakaś męska rozmowa, która być może pomoże rozwiązać te kwestie, o których pan przed chwilą mówił? Na pewno będą próbować. To jest pytanie, jak prezydent Duda, czy stanie twardo po stronie PiSu, czy będzie myślał może bardziej o swojej karierze. No tutaj widać, że te wypowiedzi ze strony opozycji już są dosyć mniej krytyczne w stosunku do pana prezydenta. No prezydent też musi myśleć chyba o swojej przyszłości, bo za chwilę przestanie być prezydentem i co dalej. A czy przyszła ewentualna koalicja będzie potrafiła się dogadać, jeśli chodzi o wspólne rządzenie? To z kolei był temat naszej rozmowy w programie Otwarta Antena. Tu też zobaczmy fragment. Miałem dyskusję z panią poseł Iberhan. No i nawiązałem do słów pana Szymona Hołowni, który się mówi, koniec z rozdawnictwem, przejrzymy wszystkie programy społeczne. A pani poseł Iberhan mówi, nie, my będziemy twardo bronić 800+. I teraz jakby w związku z tym życzę państwu, żebyście starali się z jednej strony skończyć z tym pisowskim rozdawnictwem, a z drugiej strony zadowolić koalicjanta, który powiedział, że żadnej rewizji programów społecznych nie będzie. Ale myślę, że powinniśmy tutaj bardzo jasno rozróżnić dwie sprawy. Rozdawnictwo od programów, które mają wspierać różnego rodzaju działania. Jeżeli chodzi na przykład 800+, to przecież nie było żadnej dyskusji na ten temat, wręcz proponowaliśmy, żeby to 800+ było wprowadzone wcześniej. A czym innym zupełnie jest rozdawnictwo, takie rozdawnictwo szczególnie, z którym mieliśmy do czynienia przed wyborami. To było rozdawnictwo, z którym nie możemy się zgodzić, bo to nie było rozdawnictwo celowe dla poprawienia ludzkiego bytu, tylko rozdawnictwo z państwowych pieniędzy, z naszych podatków w celu przekonania ludzi do określonej partii. I z tym rzeczywiście zgadzać się nie wolno. Wybory nie obyły się bez kontrowersji, jeśli chodzi o wydawanie kart do referendum. Ci, którzy nie chcieli ich brać, zgłaszali rozmaite problemy. Zamieszanie, które powstało jeszcze w czasie głosowania, komentowała Państwowa Komisja Wyborcza. Wyraźnie zaznaczyłem, że nie chcę pobierać karty referendalnej. Z tym podczas wczorajszego głosowania w przypadku pana Henryka miało nie być problemu, ale za chwilę miał się pojawić. I prosiłem o odnotowanie tego na spisie wyborców. No i zwróciłem uwagę na to, że pan, który wydawał mi karty, odnotował to ołówkiem. Powiedziałem mu, żeby zaznaczył to długopisem. On mówi, że tak im polecono, żeby ołówkiem. Mówię, ale ja proszę mimo wszystko o zaznaczenie długopisem. Udaliśmy się do lokalu wyborczego, w którym miało dojść do tej sytuacji. Nie udało nam się jednak porozmawiać z członkami komisji. Pan Henryk nie zgłosił sprawy na policję. Zapowiedział jednak, że zamierza ją skierować do poznańskiego komisarza wyborczego. Czy mogą się państwo do tego odnieść? O zasadność zapisywania adnotacji ołówkiem dziennikarze zapytali przedstawicieli Państwowej Komisji Wyborczej, bo do takich samych sytuacji, jak w przypadku pana Henryka, miało dochodzić w innych miejscach w kraju. Nie ma mowy o tym, że jest ołówek i potem cokolwiek ścieramy, bo ta adnotacja powinna być widoczna. Tak? No tak jak w każdych, nie wiem, drukach ścisłego zarachowania nie wolno nic zamazać ołówkiem napisać, tylko się skreśla, tak żeby było widoczna adnotacja, która została skreślona. A pojawiły się jeszcze inne kontrowersje wokół referendum. Wczoraj poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski w mediach społecznościowych pisał o częstych naruszeniach w komisjach wyborczych, bo ich członkowie mieli sami z siebie zadawać pytania, czy wyborca chce otrzymać kartę referendalną. Mamy sygnały o przynajmniej 80 komisjach, w których członkowie komisji de facto zniechęcali obywateli do brania kart referendalnych. I to działanie zgodnie z przepisami kodeksu wyborczego, zgodnie z dyrektywami Państwowej Komisji Wyborczej, jest naruszeniem prawa wyborczego. Działanie takie jest niedopuszczalne. Do tej sprawy z racji zgłoszeń w całym kraju także odniosła się PKW. Należy wskazać komisjom, że to wyborca ma prawo odmówić przyjęcia którejś z kart do głosowania, natomiast komisja obwodowa nie może pytać, które karty wydać. Czy popierasz wyprzedaż państwowych przedsiębiorstw? Przypomnijmy, rządzący zachęcali do brania kart referendalnych i zaznaczania odpowiedzi 4 razy nie, a opozycja zachęcała do bojkotu tego głosowania. Gorzkich słów na temat samego referendum nie szczędzą politolodzy, choćby podczas wczorajszego wieczoru wyborczego na antenie telewizji WTK. To po prostu była fikcja. Prywatyzacja, wyprzedaż majątku państwowego. Majątek państwowy to jest 18 przedsiębiorstw.
których 9 jest w stanie likwidacji. Orlen jest spółką Skarbu Państwa, którą akcjonariusze mogą każdej chwili sprzedać. I tak jest z wieloma firmami. Więc tutaj było jawne po prostu oszustwo, no nie wiem w jakim celu, no oczywiście pokazania, że władza dba o nasz majątek. Uli, tak? Że to referendum jest pewną jakby naciąganą operacją, która być może była istotna w perspektywie socjotechniki Prawa i Sprawiedliwości, ale która jest nieistotna z punktu widzenia nas, właśnie elektoratu, właśnie obywateli. Tymczasem samo referendum może okazać się nieważne, bo według wstępnych komunikatów PKW wzięło w nim udział mniej niż 50% uprawnionych do głosowania. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Patrząc na wyborcze urny, członkowie komisji nie mogli powiedzieć, że były w połowie puste, nawet jeśli byli głębokimi pesymistami. Bo we wczorajszych przypadkach do lokali wyborczych uderzały prawdziwe tłumy. Skąd ta wysoka frekwencja, próbował ustalić Jakub Szustakowski. Już teraz możemy mówić o rekordzie. Jak podała o 18.30 Państwowa Komisja Wyborcza, do urn poszło ponad 73% uprawnionych do głosowania. Takiego wyniku w III Rzeczpospolitej jeszcze nie było. Och, to nie było pospolite ruszenie, to był szturm prawdziwy. Z podziwu dla rozmiarów tego szturmu nie może wyjść socjolog profesor Ryszard Cichocki. Przypomnijmy, że równie wysoka frekwencja była widoczna także w Poznaniu. Jeszcze nie przeliczono wszystkich głosów, a już teraz można powiedzieć, że w naszym mieście do głosowania podeszło co najmniej 82% wyborców. To o niecałe 9 punktów procentowych więcej niż podczas ostatnich wyborów w 2019 roku. Według socjologa na tak imponującą frekwencję wpłynęło kilka czynników. Pierwszy to jednak bardzo poważne skonfliktowane społeczeństwo i pęknięcie, które motywowało do uczestniczenia. Tak? Drugie to radykalny wzrost jednak w dużych i średnich miastach. Wynikało to z przeniesienia pewnych preferencji wyborczych. Przedtem była bardziej aktywna wieś i małe miasteczka. Jednak zdaniem profesora Cichockiego kluczowa okazała się postawa wyborców z grupy wiekowej 18-35. Teraz mamy po raz pierwszy sytuację, tak przynajmniej wynika z sondaży, że odsetek osób w tej kategorii głosował częściej niż odsetek osób w kategorii 60+. Tego nigdy w Polsce po 90 roku nie było. Należy ocenić, iż ten przebieg tego dnia głosowania przebiegł spokojnie. Tymczasem, jak podaje PKW, to głosowanie odbyło się bez większych komplikacji, choć incydentów z na przykład łamaniem ciszy wyborczej nie zabrakło. Niszczenie dokumentów wyborczych bądź referendalnych to 42 czyny. Przestępstwa określone w kodeksie wyborczym, tutaj przede wszystkim wyniesienie karty wyborczej. A jak mówi policja, w naszym regionie cisza wyborcza była prawie niezmącona. Odnotowaliśmy 24 drobne incydenty. Głównie one dotyczyły zakłócenia ciszy wyborczej poprzez albo zgłoszenia wskazujące, że w sieci internetowej, na mediach społecznościowych u jakichś osób pojawiły się treści, które zinterpretowano jako właśnie agitacja wyborcza. Do najważniejszego incydentu doszło podczas głosowania w powiecie ostrzeszowskim. Pod jedną z komisji wyborczych pojawił się pewien mężczyzna, który wykrzykiwał hasła nawołujące ludzi do bojkotu wyborów. Miał mieć też przy sobie przedmiot, który przypominał broń długą. Jak się potem okazało, była to wiatrówka. Mundurowi zatrzymali mężczyznę do dyspozycji prokuratora. Służby mają sprawdzić, czy działania mężczyzny kwalifikują się jako łamanie ciszy wyborczej. Jakub Szustakowski, Puls Dnia. Ostatni na liście, pierwszy w działaniu. Między innymi takimi sloganami kandydaci z dołu list swoich komitetów zachęcali wyborców do głosowania. Wejść do Sejmu z ostatniego miejsca na liście nie jest bowiem łatwo. 4 lata temu udało się to Franciszkowi Sterczewskiemu. W tym roku wygląda na to, że w Poznaniu nikt tej sztuki nie powtórzy. Bartłomiej Lis. Poszedłem spać i od rana znowu gdzieś tam wciąż nasłuchuję i śledzę, jak to się wszystko zmienia. A zmienia się wiele. Wciąż aktualizowane są wyniki wyborów parlamentarnych. Wszystkie szacunki wskazują na zwycięstwo opozycji. W tle pozostaje bardziej indywidualna walka o mandaty. Na te liczyli kandydaci, którzy na swoich listach zajmowali ostatnie miejsca. Jak mówią, wyborcom niekiedy trzeba było przypominać, że to nie miejsce, a liczba głosów na kandydata jest najważniejsza. Po paru takich rozmowach nagrałem taki króciutki filmik, którego intencją była mowa o tym, że ten głos jest istotny, na kogo się oddaje na liście wybranego komitetu.
Kandydaci dostrzegali także zalety mniej eksponowanego miejsca na liście. Podkreślali, że jeśli już ktoś na nich oddał głos, zrobił to w pełni świadomie. To są bardzo świadomie oddane głosy, to znaczy, żeby zagłosować na Żelaznego, ja akurat mam takie nazwisko dość charakterystyczne i całe życie byłem ostatni na liście. Szukali mnie na liście, dla nich nie było ważne, z jakiego numeru będę głosować, tylko dla nich najważniejsze było, tak naprawdę bardziej pytali o to, który to komitet i jak oni to odnajdą na liście. Zdaniem eksperta do spraw wizerunku, ostatnie miejsce wcale nie jest najgorsze. A ma to związek z ludzką naturą. Wyborcy pewnie to taki odruch. Rzucą okiem na to od góry, spojrzą na dół i już jest szansa, że gdzieś tam w głowie zostaje. Kandydaci byli też zgodni co do innej kwestii. Mając takie miejsce na liście, w pierwszej kolejności gra się o wynik zespołowy. Dopiero potem o własne interesy. Walczymy o 3 mandaty. Czy one będą na tą chwilę? Wygląda, że może być z tym problem. Więc z tego punktu widzenia rzeczywiście to na razie nie jest dobra wiadomość. Przede wszystkim startowałem po to, żeby Koalicja Obywatelska wygrała te wybory, albo inaczej, żeby wygrały siły opozycyjne. Jestem bardzo mile zaskoczona. Ja wiedziałam, że te nasze sondaże, gdzie niektórzy mówili, że czy przekroczymy próg, publicyści się o to martwili. Ja czułam i wiedziałam, że my jesteśmy mocno niedoszacowani i wiedziałam, że te 12-13% będziemy mieli. Na wiosnę to staje się, że z powrotem będzie kampania, tym razem samorządowa. Tak będzie na pewno. Wyborczy kalendarz jest nieubłagany i jasno wskazuje, że już na wiosnę rozegra się walka w wyborach samorządowych. Póki co kandydaci napawają się ulgą, jaką jest powrót do rzeczywistości, tej bez pędzącej kampanii. Ulga? Człowiek może psychicznie, że tak powiem, zacząć myśleć trochę o czymś innym, a nie tylko gdzie dzisiaj pójdę z ulotkami, w jaki teren, gdzie jeszcze powiesić baner. Inaczej jest w momencie, kiedy jest to kampania zwycięska. Niezależnie od tego, czy zwycięska dla formacji, czy też dla danego kandydata. To wtedy łatwiej, no bo jest radość. Zatem jeśli łatwiej odpocząć po zwycięskiej kampanii, to relaks nie będzie tak łatwy dla kandydatów z ostatnich miejsc w poznańskich komitetach. W tym przypadku cytat z Biblii się nie sprawdził, a ostatni nie stali się pierwszymi. Nikt spośród tych kandydatów nie znajdzie się w Sejmie. Bartłomiej Lis, Puls Dnia. Zmieniamy temat. Wielkie Święto Biegaczy już w najbliższą niedzielę. Na starcie poznańskiego maratonu stanie ponad 4000 uczestników. W tym roku zawody mają dodatkową wagę. Są bowiem także Mistrzostwami Polski Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Nowością będą też imprezy towarzyszące, na przykład Poznań 5, czyli bieg na 5 km. Maraton oznacza także zmiany w komunikacji miejskiej, które obejmą znaczną część Poznania. Od samego rana w związku z zamknięciem ulicy Grunwaldzkiej tramwaje, które kursują ulicą Grunwaldzką, czyli 3, 6 i 15, pojadą zmienionymi trasami. Następnie tuż przed rozpoczęciem, powiedzmy na godzinę przed rozpoczęciem, zaczną się kolejne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji zarówno tramwajowej, jak i autobusowej. Na naszej stronach internetowych, jak również JPK, będą zmiany informujące o tym, aby się można przygotować. Natomiast organizator ma infolinię, zatem tam będzie można się dowiedzieć, w jaki sposób z punktu A do punktu B dotrzeć również komunikacją miejską. Nowością 22 Poznań Maratonu Macieja Frankiewicza jest bieg na 5 km, który będzie towarzyszył maratonowi. On odbędzie się tuż po wystartowaniu maratonu, kilka minut później. I to jest typowy bieg dla osób, które jeszcze nie czują się na siłach pobiec półmaraton, a tym bardziej maraton. Nie ma tutaj nagród, nie ma tutaj jakiejś specjalnej elity. Typowo bieg, który towarzyszy, jest jakby taką formą zaproszenia osób do aktywności sportowych i w tym wypadku to będzie bieg na 5 km. To po pierwsze dla nas prestiż, to że będziemy organizatorami PESLA Mistrzostw Polski w maratonie kobiet i mężczyzn. A to powoduje, że więcej Polaków startuje w naszej imprezie, bo między innymi rywalizują w tym samym czasie o tytuł najlepszej Polki i Polaka na dystansie maratonu. Kolejne dni rozpoczną się bardzo chłodnymi porankami. O szczegółach prognozy pogody już teraz Agnieszka Wolicka z serwisu Meteo.
Dobry wieczór Państwu, zapraszam na szczegóły informacji pogodowych. Najbliższe dni przyniosą przede wszystkim bardzo chłodne poranki. Temperatura nad ranem spada i to spada już tej najbliższej nocy, osiągając tylko 1 stopień powyżej zera. Noc będzie pogodna, ale chłodna, w ciągu dnia słonecznie i maksymalnie 10 stopni Celsjusza, to 10. W centralnej części dnia, w samo południe i chwilę po południu, później wieczorem pogodne niebo, ale również niska temperatura na poziomie 5 i 4 stopni powyżej zera. Wiatr już słaby. Zmienia kierunek, ciśnienie spada na 1022 hektopaskale. Tak prezentuje się wtorek w pogodzie w Poznaniu. A teraz spójrzmy jeszcze na informacje pogodowe dotyczące kilku kolejnych dni dla Poznania. W środę dużo słońca, ponownie chłodno nad ranem, 1 stopień, w ciągu dnia maksymalnie 11 stopni Celsjusza. W czwartek pochmurne niebo, intensywne opady deszczu, od 5 do 10 stopni powyżej zera. W piątek zmiana pogodowej aury, tutaj dużo chmur, za których będzie pojawiać się słońce. 5 stopni o poranku i 8 w najcieplejszym momencie dnia. No i te wartości utrzymują się właśnie w okolicy 10 stopni Celsjusza aż do soboty. W sobotę wartości mają spaść od zera do tylko 3 stopni powyżej zera. Ale o tym wszystkim, jak zmienia się pogoda, więcej informacji oczywiście w kolejnych pełnych odsłonach serwisu Meteo. Serdecznie na nie zapraszam. Do zobaczenia. W głównym wydaniu Pulsu Dnia to już wszystkie informacje, które dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, dobrej i spokojnej nocy i do zobaczenia. Dobranoc.